Dzień dobry Państwu. Otwieram 37. sesję Rady Miejskiej Gminy Brodzinek. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 15, co stanowi kworum i naszą obrady są prawomocne. Jeszcze raz gorąco witam szanownych radnych. Witam panią burmistrz, witam panią skarbnik, pana sekretarza. Witam panią protokół, pracownicę gminy, witam pana komendanta, witam pana Marka Cieślaka, naszego trenera gminy, witam pana operatora. Szanowni Państwo, niespełna dwa tygodnie temu mieliśmy przykre wydarzenie, też pana prezydenta, pani Sołku, Zbierczykowa, Wioleta, bardzo proszę o powstanie i życzenie pozdrowienia. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Protokół z ostatniej sesji był wystawiony w sali sesyjnej przed obradami. Czy są zatem wnioski albo zastrzeżenia do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję, kto się wstrzymał, kto jest przeciw. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty. Sprawozdanie burmistrz gminy z działalności pomiędzy sesjami. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo
Normalnie można było przyjąć, bo w tym pierwszym głosowaniu to było 13 do 8,
zapisanie została przyjęta, bo wymagana była bezwzględna większość głosów, czyli 16 patrząc na liczbę członków związku. To oznacza dla mnie, że Państwo widzą tyle, że ja ubolewam, że nie została podniesiona ta stawka za ofiarę, dlatego że ona zostanie podniesiona prędzej czy później. W związku z tym, że my wchodzimy, prośba była za rządu o to, żeby podnieść 10%. 10% wejdzie tak czy owak. Natomiast dla nas byłoby znacznie korzystnie i te większości gmin, które teraz rozpoczynają nowy rozdział w tym zagospodarowaniu w tym obszarze, bo wiele gmin teraz właśnie rozpoczyna taką długoletnią ofertę, którą będzie realizował jakiś podmiot w tych zakresach. Bo dzięki temu, gdybyśmy mieli podniesioną tę stawkę już teraz, ją taką komponowaną w nasz cennik, byłoby nam łatwiej oszacować te koszty, a tak będziemy musieli zakładać nie wiadomo jaki wzrost przyszłego, który na pewno nastąpi. I on nie będzie 10%, tylko z pewnością w przyszłym roku będzie stawka wyższa. W związku z tym ryzyko i oszacowanie tego ryzyka jest dla nas dzisiaj dużo trudniejsze przy kompozycji tej ceny, która nas czeka w przyszłym roku. Wolałabym wiedzieć w tym roku, o ile wdroża ogniska i wiedząc, że w przyszłym roku może wdrożyć 3-5% maksymalnie, moglibyśmy w tym długoterminowym zleceniu, które będziemy właśnie w kolejnych miesiącach realizować, moglibyśmy te stawki większe takim prawdopodobieństwem wyszacować, a tak to będzie takie problem, więc może nie pytanie skutków, ale osadzanie się w tegorocznej stawce, a w przyszłym roku bardzo możliwe, że ponownie trzeba będzie to podnieść, bo jeżeli złożyje ogniska o nie wiadomo jaką kwotę znowu, no to wówczas ponownie przyjdzie nam to wymierzyć z tym tematem, a tak nie widzimy do tamtego w dłuższej perspektywie przynajmniej półtora rocznie, bo wtedy można by to było łatwiej, tak jak mówię, odmierzyć i ustanowić tę kwotę na ten wyższy rok. A wiemy, jak bardzo niepopularne jest to podniesienie, więc nawet jeśli przyjmujemy więcej produktów, jak półtora, to jest to bardzo odpowiedź, to znowu jest to temat, który będzie mieć emocje i to w moim przekonaniu kwoty jest do tego niedobrze, że nie wiemy, o ile za chwilę będziemy podnosić stawkę na rynkowy, a na pewno nie przyjdzie nam się z tym zmierzyć. Tak naprawdę to Mieszka Kalisz bardzo próbował to rozwiązanie, czyli żeby nie przegłosować tej stawki. No to mamy na to pierwsze duże problemy z tym, z partnerami, którzy odbierają ogniski, czyli z nas problem z jednym ze sąsiadów. No i stawki mają bardzo wysokie, w związku z tym też spotykają węgierze podwyżek, chcieli to zahamować, ale to jest, jak powiedziałam, tym powodem bardzo niekorzystne akurat dla nas. Dziękuję. Punkt 5. Informacja Komisariatu Policji o stanie bezpieczeństwa gminy. Proszę Pani. Analiza działalności Komisariatu Policji Kozminkowo za 2020 rok. Komisariat Policji Kozminkowo podjął w swoim zakresie działania 4 gminy. Kuratu Dalskiego, gminy Kozminkowo, oczywiście gminy Wisko, Szczytnika i jeszcze mamy sektor Pole. Proszę na badanie działania naszego komisariatu, zamieszkuje około 27 900 osób. Skład Komisariatu Policji Kozminkowo, Policji Wiskowej i bardzo stałej prewencji już 3 dni poszczególnych gmin, a to jest gmina Szczytniki i gmina Zakupkowa. Obecnie w komisariacie Policji Kozminkowo pracuje 24 funkcjonariuszy na 24 etaty. W 2020 roku na terenie działania Komisariatu Policji Kozminkowo odnotowano było 273 przestępstwa. W roku 2019 było 253 wzrost. To tak jeszcze na przestępstwo 114 było bardzo kryminalne. A w roku 2019 były dalej przestępstw na pozycji zmiany miejscowości. Przedmiotem był nieco niższy niż w 2019 roku wtedy wykonaliśmy wszystkich przestępstw, który wyniósł w roku 2020 86,6%, a w roku 2019 87,5%. Wynika prowadzone postępowanie przygotowawcze w roku 2020 wyniosła 106,56%. Przedmiotem
wobec takich osób zastosowane połączenie. Zmiany dla policjanci poszedł realizacji zadań służbowych, które zbywały około 15 114 osób. W roku 2019 było to 14 660 osób. W tym momencie 3422 interwencje. W roku 2019 było tych interwencji 2948. Mamy też wzrost tych interwencji. Dokonali 8855 porady. W roku 2019 było 9651, to jest spadek przeprowadzony kontroli drogowej. Zatrzymali 131 sprawców przestępstw na drodze uczynku. W roku 2019 było 109. Sprawy zatrzymane jest spadek, przepraszam, wzrost o 37 w takim przypadku. Główny wynik uczynku kierujący. Mając na celu wymianę najmniejszy ilość kierujących do kontroli alkoholu, wyróżniamy takich osób prowadzonych w poborach publicznych. W 2020 roku policjanci przeprowadzili około 10 000 badań stanu szybkości kierujących. Jedynie zabezpieczono łącznie wzrost na 654,68 grama różnych typów narkotyków oraz 71 szeregów kolonizacji. Na poczet przyszłych lat powinien pokonać przygotowawcy do sprawy przestępstw policjanty z Komisarza Policji Kierunkowego w 2020 roku gminy Ruchome w 23 przypadkach postępowania przygotowawczy na łączną kwotę 16 930. Wyjątkowy spadek w 2019 roku w kategorii na 30 przypadkach zabezpieczono na łączną kwotę 87 870. Jeżeli chodzi o kryminalne, Komisarz Policji Kierunku w 2020 roku zanotował taki przestępstw 114. W tym samym okresie w 2019 roku zanotowano 121 przestępstw. Powyższe dane świadczą o fakcie przestępstw oraz kwestii kryminalnych, czyli spadek o 7 przestępstw. Jeżeli chodzi o podział, 2000 skupi się na przestępstwach, które najwięcej są dotkliwe dla społeczeństwa. Dostaliśmy na 2019 roku zanotowanych 13 przestępstw, w 2020 14 przestępstw. Tu mowa tylko o przestępstwach. Pozostałe czyny, które niższe są państwo najwyższe, to będzie tylko 13-14, a nie będzie to 7%. Teraz złamań w 2019 było 6, w 2020 roku obiecano to rocznie 30 postępowań. Były takie to dwójki i powietrze, teraz punkt taki proszę, bo to czytamy, to jest kwalifikacja. Taka dziennikarze do końca będzie to rozumiał, ale to nieliczne zanotowane żadne. Dziennikarze na to stwierdził ten punkt czyta. Kradzież pojazdu w 2019 było nieliczne, w 2020 dobre na kradzież. Uszkodzenia linia w 2019 5 przypadków, w 2020 8 przypadków. Przestępstwa narkotykowe ujawnione w 2019 5 przypadków, w 2020 4 przypadki. Uszczerbek na zdrowiu w 2019 roku 3 przypadki, w 2020 roku 2 przypadki. Kradzież odbójnicza w roku 2019 to 1 przypadek, w 2020 nie zanotowaliśmy żadnego przestępstwa. W 2019 roku pozostało przestępstwa 88 przypadków, w 2020 roku 77 przestępstw. Jak wynika z tych powyższych danych porównanych do analogicznego roku roku, okresu roku ubiegłego, należy wtedy uszczelnić powyższe sprawy do przestępstw kryminalnych, co przyjmuje się do faktu dynamiki, co do tego nieco niższy poziom wyzwolenia w kategorii przestępstw kryminalnych do 61,82% w roku 2019 do 75,5% w roku 2020. Anotowano wyższą liczbę przestępstw w kategorii obszarów drogowych, spadek rynkowy, dynamika wyniosła 66,77% drogowych, wydajności osiągnięta 100% do 75% w roku 2019. Jeżeli chodzi o narkotyki, spadek jeden, czyli tak jak mówię, spółki w 2019 roku, to 41 roku dynamika, no to 40% wykrywalność jest akurat 100%. Rozwój spadek jeden, czyli 2019 roku, 0 było w 2020, przepraszam, w roku 2019.
Myślę, że robimy wszystko, żeby to zrobić.
Kto z Państwa jeszcze ma pytania? Nie widzę rekomendacji dla Jana. Postulat, właściwie taką prośbę też o ograniczenie do minimum poruszania się ciężkich pojazdów po drogach tych naszych gminnych, powiatowych. Tam, gdzie są ograniczenia, no ja bym właśnie takim moim ograniczeniem jest ta droga Jany-Gęsko, tam jest Wielkoszą, natomiast głównie chodzi o tranzyt, bo wiem, że do posesji czy do bazy auto musi pojechać. Natomiast auta z rejestracją łódzką czy nawet warszawską, no nie są mi wydziane na tym terenie. Bardzo proszę, po to, że już jest znaczna poprawa. Panie Przewodniczący, ta procedura na Państwa punkcie zostały tam nasze nazwy pomiędzy więcej ten teren na tej ulicy, ulicy Nowinowej, drogi kolejowej, jest tam 5 na tym tego. Proszę Państwa, to jest za, jakby jest zastosowanie się do tego zakazu, co to nadal, że to są, tam jest 500 metrów, tak? To jest ruch drogi kolejowej, drogi. Jeżeli zatrzymujemy taką osobę, no to jest karany tym mandatem wysokości. Nigdy nie zrobimy takie siatki, to jest tych pięciu rzeczywiście kierowcy się zdarzają, to jest decyzja, które mają wnioski do sądu, ale większość się przyjmują, ale to jest pięć zł. Także jeżeli Państwo jakby ma na macie możliwości, co określić, mają możliwości przekazać społeczeństwu, że to jest 500 zł. To nie jest 50 zł, to jest pewnie co do tego, 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 co mało tego, tak? Przekazać ten obchodu, przekazać, poinformować to, a mi się wydaje, że zredukujemy prawie do gminy Kurtowe. Tam jest też dużo, zauważyłem też, że tam budowano drogę, gdzieś tam zaczęli budowali, tak? Że jakieś rzeczy się poruszały, także na tych kierowcach, to bym powiedział, widziałem, tak? To jest na placu, które się nie wiem, co. Też na to wyjeżdżałem, też tam była budowa, która by zrobiła przeszkodność, tam widziałem, było za dużo tego, że taki cel był bardzo zredukowany, że tam kurzy kierowali na tych kawałek, tak? Że to się jadą do tych wątków wchodzić na tych kierowcach. No są takie przypadki też, ale te osobiście jak miałem też, udało się. Thank you.
Otwieram dyskusję do projektu obydwu uchwał. Nie widzę, dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Koźminy na lata 2021-2032? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała na 37 na 243 na 2021. Przystępujemy do głosowania punktu 7. Kto jest z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Koźminy na 2021 rok? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała na 37 na 244 na 2021. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 19 na 120 na 2019 Rady Gminy Koźminy z dnia 30.12.2019 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koźminy na lata 2020-2024. Thank you.
zajmowały się komisje oświaty i statutowe. Proszę przewodniczącego. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych ma pytania do projektu? Nie widzę, dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 19 na 120 na 2019 Rady Gminy Nowinek z dnia 30.12.2019 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowinek na lata 2020-2024. Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała na 37, na 245, na 2021. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Koźminku oraz nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Koźminku. Proszę.
Senacki projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała nr 37 na 246 na 2021. Punkt 10. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy z działalności pomiędzy sesjami. I tak, jest tyle. Przyjmowanie interesantów, podpisywanie uchwał sesji Rady Miejskiej Gminy, przekazanie podmiotów gminy zgłoszonych przez Radę wniosków na ostatniej sesji, przekazanie uchwał do Wydziału Nadzoru i Kontroli, ustalenie terminu sesji, zapoznanie się z projektami uchwał, zapoznanie się z protokołem sesji. To tyle zagadnień z pracy grafikowej. Natomiast, Szanowni Państwo, mam propozycję dla radnych. Chciałbym przeprowadzić cykl spotkań z Państwem w taki indywidualny sposób. Zaprosiłbym Panią Burmistrz do takiej trójki, było tylko według listy. Przy czym na okres Pani Burmistrz chciałbym po prostu na razie ingerować. Jest to propozycja oczywiście nie ma bez żadnych konsekwencji, jeśli komuś nie pasuje, to oczywiście nie przyjdzie, ale chciałbym po kolei z każdym z radnym przy okazji mojego wyboru, który jest w środę o godzinie 14, ale na prośbę radnego, który mi nie pasowało, możemy się spotkać w czwartek, możemy się spotkać każdy inny dzień. I tak, jeśli mogę zaproponować, to pierwszą środę września wtedy się spotkać z panem Janiakiem Marcinem, radnym i z panią Burmistrz. Byłaby to przynajmniej jedna seria takich spotkań. Jeśli się przyjmie, będziemy kontynuować do końca kadencji, a jeśli nie, to zakończymy po pierwszej sesji. To tak, po pierwszej sesji. To dziękuję. Kolejny punkt 11. Interpelacje i zapytania rady. Bardzo proszę. Radny z radny. Thank you.
pewno wnioskują, że to są koncepcje rządy. A jeżeli nie będzie jakaś planowana jakaś linia, gazowa linia, która ten proces będzie procesy zajętego, to nie będzie o obrazie. To są koncepcje rowerową, bo no, tutaj to jest jakieś rozwiązanie. Thank you.
Zgodzą się. Radny, dziękuję. Ale się nie zmierza się. Niestety, tutaj udzielam mieszkańcom
swojej części, swoich potrzeb w gaz, natomiast ciągle idą jakby to alternatywne źródło, jeśli nie są myślą bardziej, żeby zamienić piec taki czysto wypalący na rządze podróże. Natomiast żeby się przenieść w całości na gaz, to nie spełnia tych warunków, które stawiają te firmy, które będą wypłacać. I gmina tutaj, jak powiedziałam, już trzykrotnie były tego typu podejścia przez te firmy, które są zainteresowane zaprojektowaniem kolejnych terenów. I wszystko niestety rozwija się o tym nieszczęsnym zasięg tego powodu i do zainteresowania mieszkańców. Także tutaj co do dochodu, bo tego drugiego to komentarz kolega Rębowski, bo po 50 na bieżąco staramy się godziny na kawę z tego do naprawienia takimi rzeczami, jakie takimi rzeczami, jakie są niezbędne. Natomiast co do dochodu dzieci, to jest tak, dwukrotnie dopłacamy do transportu, tym roku również do PKS-u, będziemy dopłacali kolejne kilka czy kilkanaście procent, dlatego że no, nie możecie wyżej dłużej paliwo, dłużej pracownicy, w związku z tym nie jesteśmy w stanie utrzymać tych parę, które były dotychczas, musimy do tego dopłacać. Natomiast, szanowni państwo, to nie jest możliwe, żebyśmy zrobili zmienić wszystkie potrzeby rodziców. Bo to jest tak, że my stwierdzimy, że będziemy uważać po takim porze, po jakie inny jest wygodniej i odnieść po takim porze, po jakim wielkiu jest na najlepszy. Więc niestety mamy na tych wiejskich, szkołach świetlice, świetlice, mamy świetlice, po prostu jest to musi odczekać do autobusa. Nie może być na nas ten czas, żeby nie jego, bo jego dziecko nie może się uczyć, bo nie ma. No i teraz na drugiej tego dziecka, tak, no to nie wiem, powinniśmy sobie nie zdawać szansę. Właśnie tu trzeba patrzeć globalnie, trzeba niestety wybierać rozwiązania takie korzystne dla większości. No na tym polega jednak i demokracja, i ekonomia, trzeba wybierać najrozsądniejsze, największe rozwiązania. I to jest zdecydowanie zadowolony pasażer, to będą właśnie, tylko nie też nie stanie tego tego, żeby zauważyć, żeby każdy mieszkańcy, teraz jej dziecko mogło być za 10, a musi być od pół, żeby było za 2. No tak jest, bo akurat w tej rodzinie jedzie około. Czy też z powrotem do rodzicielstwa nie widzimy, czy świetlicy, czy nie widzę. No muszą wyczekać, te autobusy nie mogą jeździć po pół godziny, tylko godziny, żeby każdy był zadowolony. Co do drogi do tej świetlicy, żeby ten pośród, że można się przymierzyć do planu wychowywania przestrzennego, jest sama jednym szkolnictwo planu. Aczkolwiek to nie jest, że sama chciałaby miasta zdecydowanie ważne niż powinny. Ja też analizowałam na rekomendowaniu do Polski na zapytanie, że mamy do zdecydowania należy do tych, bo mamy dużo przemysłowych. I panie państwo, że otoczyli się w naszym terenie więcej problemów w związku z tym, że nie jest gdzieś nawet zdecydowania przestrzennego, niż się tylko nie ma. Dlatego, że żeby zrobić zmianę jakąkolwiek, to jest tylko sprzedać, to jest gdzieś budować, gdzie ten plan jest przyjęte. To są straszne problemy i wyłączenie jakiegokolwiek elementu z tego planu jest strasznie zakołane. Czasami ojciec chce dać synowi, do drugiej strony rodzi dzień, chce się zbudować, ale nie może, bo jest plan do zbudowania i to jest niemożliwe. Albo po tej drodze jest tak możliwa, że odpuszczają. Więc to jest inna rzecz. Druga, to drogi, które są wyznaczone, to oczywiście, że możemy się tym zmienić. To jest strasznie drogie i to trwało. Nie mamy dzieci, ale mamy dzieci, ale mamy też plan, który bardzo dużo robi.
Nie dalej jak miesiąc temu, to zrobię sobie zadzwonić.
uprawnienie, bo byłem zarzucany kilkakrotnie, z kim rozmawiałem, w każdym razie zadałem pytanie, bo jesteśmy w takiej, znaczy Dębsku, w takiej samej sytuacji jak powiedzmy na Kwasim, że ta nitka w Dębsku jest i kwestią było tylko pociągnięcie dalej. I ta pani mi powiedziała, że proszę, zajmie się tym, zostawiłem numer telefonu, ona powiedziała, że w przeciągu 3 dni mi została się odpowiedzieć. Tego samego dnia podzwoniła i mówi mi tak, że jest sporządzona dokumentacja. Dokumentacja jest w Warszawie i będzie gazyfikacja całej gminy. Nie będzie poszczególnych miejscowości, tylko będzie gazyfikacja całej gminy. A dokumentacja jest już sporządzona, jest w Warszawie i czeka na realizację. Być może jest to związane właśnie z tym projektem Polski Gaz. Chcę Państwu powiedzieć, że gmina, w której byliśmy w Mościsko, już jest gazyfikowana. Już jest gazyfikowana, no moja pan rodzina już ten gaz ma. Koszt przyłączenia to jest 22 tysiące w ich przypadku. Przy czym ja tam szwagier sobie zrobił wykop sam i zasypał sam, to wyszło do 12 tysięcy. Ale chcę powiedzieć, że ten gaz jest po prostu no, już w zasięgu naszego wzroku, w zasięgu ręki, że może nie ten rok, ale ja przypuszczam, że gazyfikacja naszej gminy jest związana z pociągnięciem tej grubej nitki 500, która idzie... Tak. Dopiero wtedy być może z tej właśnie 500 będziemy tutaj wodę. Te nitki, które są położone na tym terenie, na teraz u nas są zbyt małe. No to tyle, jeśli chodzi o ten gaz. Ten gaz, no właśnie jest problem, czy jeśli ktoś ma kupować zawód, robić ten zakup, to się jest tak, to może jeszcze się wstrzymać, bo może właśnie to ogrzewanie będzie trochę tańsze jeszcze, może z projektu, czy może dywersyfikacja gazu z różnych źródeł sprawi, że będzie konkurencja, ten gaz będzie tańszy. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze? Radna Pawła, proszę. Nakładów finansowych, one są numerowane do wyposażenia biur urzędu gminy, ale tak jak pan burmistrz wspominał, że część tych środków zostało poniesionych w funduszu nagród, więc chciałbym uzyskać informację, jakie urzędy są te środki i wtedy zostały przesunięte na poniesienie tych kosztów. Natomiast bardzo dobrą informacją dzisiejszego dnia jest to, że dostarczy biopaliw
Ja mam taką informację odnośnie szkoły. Uczeń klasy ósmej szkoły podstawowej w Moskwie otrzymał wyróżnienie 13 edycji ogólnopolskiego konkursu nauk przyrodniczych świetnych wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, tytuł laureata wojewódzkiego konkursu chemicznego, tytuł laureata wojewódzkiego konkursu matematycznego, tytuł laureata wojewódzkiego konkursu biologicznego, tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu języka polskiego, konrad R. Z tego tytułu otrzymał jednorazowo 120 zł stypendium. Czy ty nie pomyślisz o jakiejś nagrodzie rzeczowej i uścisk dłoni, panie burmistrz? Koniec roku się zbliża. Dziękuję. Widzę chętnych do zadawania pytań. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Pan Burmistrz. Bardzo proszę, Panie Biorze, aby samochód śmieci było lepsze. To znaczy, że kolega jest niższa od przygotowanych stacji przez Chinę. Thank you.
Myślę, że może warto byłoby się zastanowić, na ile te pieniądze są u nas w gminie do wykorzystania chociażby na rzeczy trochę większej skali, w przypadku fotowoltaiki, niż pojedyncze jeden, dwa czy trzy budynki. Myślę, że warto byłoby z tego skorzystać. Teraz dalej, jeżeli chodzi o ekologię. Nie wiem, czy się mylę, ale wydaje mi się, że kiedyś na stronie internetowej urzędu były podawane pomiary jakości powietrza. W tej chwili tego nie ma. Jest? Ja przepraszam, w tym razie źle spojrzałem, bo myślę, że to jest ważne lepiej, jeżeli chodzi o taką akcję informacyjną, edukacyjną. Teraz ostatnia sprawa to jest taka. Pozwolimy sobie posłuchać z kilku posiedzeń Rady Nagrania w kontekście tego ostatniej naszej Rady, która była. I w zadziwiający sposób to nagranie z ostatniej Rady jest właściwie nie do słuchania, nic z tej Rady nie słychać. I nie wiem, czy to jest wina sprzętu. Czy panowie sobie nie radzą z tym sprzętem, czy też zaistniały inne czynniki, które powodują, że akurat na tej razie, czy obraz tej rady nie można było usłyszeć. Dziękuję. Wyczerpała się nasza.